się, więc wczoraj wydarzyła się wielka tragedia i to już jest chyba koniec świata, jaki znamy. Chyba czas najwyższy, kończyć ten kanał i zająć się czymś pożytecznym. Co to za tragedia? Mianowicie Szymek prowadzący kanał Wojna Idei i Szymon mówi znany fundamentalista religijny promujący Jordana Petersona, Sołżenicyna, a także różne rasistowskie teorie rodem z Ku Klux Klanu. Ten właśnie Szymek napisał coś mądrego i w dodatku się z nim zgadzam. Sprawa jest tym bardziej szokująca, gdyż w tym samym w tej samej kwestii i nie zgadzam się z, z dużą częścią tak zwanej lewicy, a, na, a nawet środowisk pseudo-marksistowskich. Chodzi mianowicie o kwestię y, niejakiej chyba pani doktor czy też profesor Grzyb, która miała wygłosić y, wykład na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wykład został odwołany, gdyż ta pani jest feministką, która, która właśnie uważa, że te kwestie, Transpłciowe szkodzą, szkodzą kobietom, i, i z tego względu, właśnie, jako osoba zaatakowana za transfobię, oskarżona o transfobię, została zaszczuta, skancelowana. A jej wykład został odwołany, czyli już tutaj mamy taką cenzurę dla osób oskarżanych o transfobię, gdzie transfobią jest po prostu twierdzenie, że istnieją dwie płci, które mają charakter biologiczny. I tutaj są atakowane właśnie kobiety, które walczą o prawo kobiet, na przykład o prawo kobiet do posiadania kobiecej ubikacji, czy też kobiecej celi w więzieniu. No, niestety mamy do czynienia z jakąś Histerią, histerią, która oczywiście przyszła z zachodu. No i ta histeria zakorzeniła się niestety także w Polsce. Tą histerię niestety podchwyciło w du dużą część takich wielkomiejskich środowisk pseudo-lewicowych, czy też pseudo-marksistowskich. I w tym amoku, amoku historycznym jakiegoś takiego pieprzenia bez sensu odnalazł się jeden Szymek, który napisał coś mądrego. I ja już naprawdę nie wiem co zrobić, no bo ja nie chcę ani z Szymkiem, ani z tamtymi, no więc czas najwyższy chyba... No właśnie towarzysze, co robić?